Cześć, witajcie. Tym razem w Szczecinie, w kinie Helios. Witajcie na pustej jeszcze sali, gdzie za chwilę odbędzie się przedstawienie Jana Karskiego. Czyli będziemy odtwarzać audiobook, odczytywać go na żywo. I to może brzmi banalnie na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę w takiej oprawie, w kinowej oprawie, z aktorami, z muzykami, z efektami dźwiękowymi, na żywo brzmi naprawdę, naprawdę mega. Jan Karski to jest historia legendarnego emisariusza i kuriera z Warszawy, który przedostał się do getta, do obozu uchodźców, obozów jeńców wojennych, uciekł z transportu i dowody zbrodni wojennych hitlerowskich Niemiec przekazywał do Anglii i do Stanów Zjednoczonych. Fabularyzowana biografia Jana Karskiego, napisana przez Krzysztofa Czeczota. I to za chwilę będzie na żywo. To jest też doświadczenie na żywo, bardzo polecam, ponieważ żadne nagranie, przekaz, stream wideo nie odda tego, a podobną rzecz będziemy chcieli robić z Biblią, czyli zaprosimy aktorów odgrywających biblijne role, ustawimy muzyków, ustawimy efekty dźwiękowe i to również będziecie mogli tego doświadczyć na żywo. Mam nadzieję, takie są plany. A tymczasem zapraszam Was do Studia S1 Radia Szczecin na próbę, zobaczcie jak to wyglądało, a potem wrócimy sobie na generalną próbę przed Janem Karskim tutaj do kina Helios. Więc uciekamy do studia S1 Radia Szczecin. Masz to oznaczone. To jest w momencie, kiedy jest już w Warszawie. Tak? Zaraz sobie do tego wrócimy. Co? Skończył się ten dźwięk. Co z Warszawą? Co z Gdańskiem? Czy Poznań też zaatakowali? Co w Krakowie? Poza wstępem, tylko ta ścieżka dialogowa wygracie w swoich językach, a ścieżka dialogowa A w kinie pojawia się na ekranie. Subtitlesy po prostu. Szaleństwo. Szaleństwo. Ale to już ten wybuch? Tak. Zróbmy jeszcze raz. Pierwszy wybuch, jaki usłyszysz. Jeszcze raz proszę. Sam początek jest taki. Janek jesteś? Co to? Która jest godzina? Piąta! Żyję! Zbieraj się! Gdzie? Za mną! Chodź! Za mną! Musimy wyjść na zewnątrz! Chyba będzie leitmotiv wieczoru. Poszedł? A rośnie jeszcze śpiewaj w trakcie. On wychodzi, zamkniemy drzwi. Były. Dobra. Mogę głośniej. No to trzeba będzie zrobić głośniej. Wietrzak stał się moim nieodłącznym kompanem. Tak jak ja przepadał za końmi i książkami, a to właśnie bezpodzielnie codziennym zapałem do przytaczania anegdot czyniło zeń idealnego towarzysza w czasie kilku następnych dni. Dobrze, dobrze. Wchodzę na dach. Wchodzę na dach. Zamykam. Teraz za tamtym go. Uf, nic. Chodźcie, chodźcie. Łapcie śliny, bo spadniecie. Za mną. W górę, tu. Trzymam cię, chodź. Jesteś? Jestem. Pociągnij linę do nas. Jest łóż, jest muzyka i gracie wy. I really want to show you everything what's best in Warsaw. Would you like to? Absolutely, nobody else could keep up with you. In that case, let's say tomorrow, late afternoon. With pleasure. 4 o'clock? Wonderful. Where? At the gate to the Suski Garden. Do you know where it is? I think I do. It's a huge park not that far from the old town. You'll find it, I'm sure of that. Pamiętajcie o tym, oczywiście teraz czytamy. Tak spokojny rytm, bardzo taki lazy. Gramy. Mniej więcej 6 godzinach jazdy, kiedy nogi ma najciemniejsza, stanąłem na lekkim powyższeniu i zwróciłem się do zmurzonych podróżą Polaków. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. Muszę wam coś powiedzieć. Nie jestem szeregowcem, tylko oficerem. Ja i ci trzej żołnierze zamierzamy wyskoczyć z tego pociągu. Kto pierwszy na ochotnika? Ja pójdę. Chodź, chodź. Należy schwycić pana za ramiona, drugi za kolana, trzeci za stopy, unieść i kiedy będzie już w oknie, wyrzucić z całych sił. Czy wszystko jasne? Gotowy? Gotowy, chodź. Raz, dwa, trzy. Chodź, chodź. Następny, chodź, chodź. I wyrwijcie następne okno. Szybciej, szybciej. Wyrywaj. Raz, dwa, trzy!
Jezu! Jezu jest z maszyny. I tak wyglądała próba w Radiu Szczecin. A teraz przenosimy się do kina Helios, gdzie trwa próba generalna. Zobaczcie sobie, jak to jeszcze wygląda tuż przed występem. Które, jak zdążyłem się zorientować, wszyscy tu akceptujemy i które należy wcielić w życie. Rozpoczynamy walkę z okupantem na trzech polach. Pierwsze to ochrona ludności. Drugie to dokumentacja zbrodni okupanta. Trzecie pole to budowa zrębów państwa powojennego. No to mam swoją życiową akcję. Jeżeli czujesz jakieś obawy, możesz się z niej wycofać do jutra. Nie chcę się wycofywać. Jestem gotowy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I tu dopiero łóż. Tu Zosia. Nie, stuk puk. Tu Zosia. Zostałam Witolda. Jakiego Witolda? Ich war immer überzeugt, dass ihr vom Großdeutschland-Konzept von Hitler gar nicht begeistert werdet. Jan, darf ich dich bitten, größere Zurückhaltung in Äußerungen über unsere Ansichten, über die Funktionsweise unseres Vaterlandes zu zeigen? Ansichten? Na eben, sehe ich aus wie eine Kuh? Jan, ich möchte... Du weißt, dass wir uns schon so viele Jahre kennen und dir Sympathie entgegenbringen. Vielmehr, wir halten dich für einen anständigen, äußerst wertvollen Menschen. Aber es herrscht Krieg und in der jetzigen Lage stehen wir auf zwei entgegengesetzten Seiten. Narrator powinien jakby poczekać na to. Tak będzie. Teraz jest Jan Karski. Zaczyna się Jan Karski. W roli tytułowej Jakub Gierszał. Czyta Wojciech Malajka. Czekaj, słuchaj, co się dzieje. Jest? Jasne. Bardzo nieoficjalnie, do naszej kamery. Na godzinę przed premierą. Tak. 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 Zdenerwowany? Nie. Przygotowane wszystko? Tak. Coś się sypnie? Tak, dziękuję. Zwyczaj tak bywa. Dziękuję bardzo. Nie przestawać, nie przestawać, dalej! Aż nie zatrzymają pociągi, dalej! Ja następny, jeszcze nie, panowie! Raz, dwa, trzy! Takie wydarzenia tylko w Radiu Szczecin. Dziękuję bardzo. No i okej, już wszystko się skończyło, ludzie właśnie wyszli, a ja jeszcze dodam jedną techniczną ciekawostkę, ponieważ oprócz tego, że na żywo było w kinie dla widzów tutaj zgromadzonych, to jednocześnie trwała transmisja w Radiu Szczecin i ze specyfiki fabuły wynikał fakt, że bohaterowie porozumiewali się, mówili w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. I my tutaj w kinie mieliśmy na ekranie wyświetlone napisy, tak jak w kinie. Natomiast słuchacze Radia Szczecin, którzy słuchali tego na żywo, dostali lektora, który na żywo czytał ścieżkę dialogową. Ot tak, więc kolejny taki realizacyjnie trudna rzecz do zrobienia na żywo. Z rzeczy ciekawych, dlaczego warto słuchać na żywo, chociaż myślę, że w audiobooku, na płycie, na MP3 też to wyczujecie. Jest tutaj taka mocna scena, w której narratorem jest tylko sam Wojciech Malajka i opowiada swoją wizytę w getcie. I na płycie, na nagraniu słychać i czuć duże emocje. Ja słuchałem tego na pełnym wzruszeniu. I tutaj na scenie Wojciech Malajka, doświadczony aktor, ale jednak miał trudności z wypowiedzeniem wielu kwestii i było widać wzruszenie. I myślę, tutaj wśród nas, wśród publiczności też to były mocne sceny opisu sytuacji w getcie. No tak, audiobooki na żywo generują takie emocje. Lecimy, uciekamy, przybić piątkę z aktorami i realizatorami. Do zobaczenia w następnych, mam nadzieję, realizacjach na żywo.